Przepraszam bardzo, co tutaj się dzieje? Aktualnie są próby do jutrzejszego przeglądu form tanecznych. Wszyscy się dobrze bawią, jest ciężko, ale dajemy radę. Mamy tylko niestety 10 minut, ale musimy mocno się sprężyć. Pomaga nam w tym nasza pani Elżbieta Czyszejko. No i tyle. Stresik jest? Stresik jest, ale jutro będzie na pewno większy. No to życzymy, żeby was stresik nie zjadł i idziemy dalej. Jesteśmy tutaj z panem Sebastianem Białoszewskim. Jak idą próby? Bardzo dobrze. Widać, że zespoły są doskonale przygotowane do jutrzejszego przeglądu. Natomiast wiadomo, no, na co dzień ćwiczą w małych salach, nieczęsto dużo mniejszych niż ten hol przed sceną, więc tutaj ta próba jest potrzebna jakby do ustawienia rysunków w choreografiach, do przyzwyczajenia dzieci do publiczności, którą tutaj dzisiaj mamy i która jutro też będzie obecna, no i oczywiście do świateł, tak? Które czasami mogą oślepiać, a tak wiadomo, na warunkach szkolnych czy tam w domach kultury jest zupełnie inne oświetlenie, więc tak jak w prawdziwym teatrze, na profesjonalnej scenie taka próba po prostu musi zaistnieć. Ile jeszcze zespołów przed panem dzisiaj? No jeszcze, to muszę zerknąć na moją rozpiskę. Jeszcze mamy około 10-11 zespołów. W tym między innymi zespoły zagraniczne z Rosji, z Białorusi. Dziękujemy bardzo, nie przeszkadzamy już. Dziękuję również, pozdrawiam.